bonifikata za wiatr niewielka, a zatem nie wykorzystał chyba do końca tych warunków. Jan Herold, 20 w kwalifikacjach. Wczoraj nie było go w drużynie, nie zmieścił się w czwórce. Ma na swoim koncie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. To było w Rasznowie. Jan Herold w powietrzu. Elegancko, piękny skok Herla. Gdzieś prawie do rozmiaru skoczni, do 140 metra doleciał. Najlepszy skok, który w jego wykonaniu oglądaliśmy od piątku. Wprawdzie w piątek miał w drugiej serii 132, ale to jest 139 metrów. Najdłuższy skok, który dotąd oglądaliśmy, a już 41 zawodników oddało swoje skoki. Za chwilę Kamil Stoch, tu się cieszy naturalnie Witthels, a Herl obejmuje prowadzenie.